czekasz na coś lepszego. Jak cię interesują driftowozy? O, silnik. Dałem ci zbliżyć. Taki. Jest. I taki. Dam na szeroki. Co jest? Taki sam BMW widzę. Jakiś slot BMW czy co? Ale tych kabli... Ty, to faktycznie jakiś slot BMW. No. To nie jest w centki. Kolejny. To Audi. Chodź, jaką masz szeroką felgę, nie? Chcesz zobaczyć coś w środku? Biedny. Również stał na rampie jako zwycięzca rajdu rzeszowskiego. Wtedy Sebastian Wrycz siedział za kierownicą tego auta. Piękne auto, piękne wspomnienia. A jedziemy dalej. Jeszcze kolejne wspomnienia. Subaru Impreza GT z numerem 20.
28 załoga Jacek Michalski, Adam Winięta, reprezentanci Automobil Klubu Dolnośląskiego i mamy tutaj pierwsze miejsce w klasie KR2. Wielkie brawa dla nich, wielkie brawa za udział w rewizorskim, wielkie brawa za zwycięstwo i wielkie brawa za samochód również, który przypomina nam sukcesy i czasy, gdy w rajdach startował Colin McRae właśnie w takich barwach, podobnym samochodem. Przypomnę jeszcze raz, Jacek Winarski, Adam Winięta. Miejsce pierwsze w klasie HR2. A w poprzednich latach, nie wiem czy Państwo pamiętają, między innymi w rajdzie rzeszowskim tym samochodem jeździli Państwo Kliczkowie. Wielkie brawa do nich. Jacek Winarski, Adam Winięta. Jacek Sobczak, Michał Marczewski, piękne Porsche 911 RGT i oczywiście będziemy mieć tutaj puchary za zwycięstwo w klasie Open 2WD. To są przedstawiciele Automobil Klubu Wielkopolskiego. No pewnie nie było łatwo, zwłaszcza wczoraj przejechać przez odcinki specjalne tym autem, który jest bardzo nisko zawieszone, który jest dosyć duże jak na warunki rajdowe i gdy na tych odcinkach było już trudno i mokro, to na pewno nie było. WRC, WRC, ale widzieć rejestrację? KO Horror. To jest panie kolego fura. Zajebista. Tesla. Ma ten taki wielki ekran? Ma. Zobacz, ten ekran cały czas coś tam się świeciło na tym ekranie. Fajne. To nie ma żadnego tarcia. Co to się włączyło na ekranie? Ciekawe. Jakieś ma niestandardowe felgi. Kurde, chyba sfilmowałem policjanta, będę musiał teraz to edytować. Kurde, czasami tak bywa.